ten cmentarz był od zawsze tutaj. Tutaj byli chowani mieszkańcy Bobrowi. Zresztą tutaj, to w większości miejscowości były cmentarze lokalne. W Sierakowie był cmentarz, tam tylko jeszcze jeden nagrobek został rozbity. W Lesznie Dolnym był cmentarz, w lesie też zniszczony. W Szprotawce cmentarz, tam jeszcze on najlepiej przetrwał. Ale no niestety takie były założenia władz komunistycznych, żeby zmieniać historię, żeby eliminować wszelkie ślady bytności tutaj byłych mieszkańców. No i niszczono. Ja nie wiem, ale to barbarzyństwo było. Największe sumienie nakazuje nie niszczyć. To też byli ludzie, tak jak my. Szanujmy bliźniego. Postanowiłem zająć się tym miejscem, to było kiedyś poświęcone miejsce i odtworzyć tego się już nie da na pewno nigdy, ale przynajmniej uporządkować. Myśmy stąd podczas tej akcji sprzątania pierwszy raz w 1997 roku wywieźli 13 wielkich przyczep śmieci. I teraz my musimy zrobić porządek, jeszcze wyciąć te krzaki, wyciąć te drzewa, które już tutaj będą padać powoli. To jakoś ogrodzić, zadbać, no żeby to jakieś pozostało, żeby nie zginęło jako cmentarz, tylko żeby przypominało, że tutaj kiedyś ludzie byli pochowani. To są takie resztki, jakieś tam potłuczone tablice, zniszczone. Ten krzyż był rozbity, młotem normalnie rozbity. Odtworzyłem go, pokleiłem, postawiłem tutaj, żeby stał. Bo od tego się w ogóle zaczęła cała historia. Teraz potrzebujemy tylko pomocy finansowej, żeby ogrodzić. To pracę sami włożymy, to zrobimy ogrodzenie. Niech to miejsce będzie czyste, schludne, tak jak powinien wyglądać cmentarz.